Jak odnaleźli was twórcy serialu? Jak się w ogóle zaczęła ta wasza przygoda z rolnikami Podlasie? To po prostu my wystąpiliśmy pierwsze w filmie Dżentelmeni i Wieśniacy. No i potem zobaczyli, że jak zagraliśmy, tak zagraliśmy i wypadliśmy po prostu dobrze. I druga telewizja przyjechała. A teraz tych telewizji jedzie niech ich i TVN 7 i 24 byli, ale my z nikim nie mamy umowę podpisaną z Fokusem i nie możemy, niestety. I nie możemy na 10 fronty. Czy serial wyraźnie zmienił wasze życie? Czy nastąpiła duża zmiana? No po prostu... Ja powiem, duża zmiana. Dzisiaj byłem nawet w sklepie, nie będę reklamować marki w jakim sklepie. I od razu podchodzą i zdjęcia robią. No. Zmiana jest duża. I finansowo, i przyjeżdżają cały czas tutaj i po 10, po 20 osób, nawet szkoła rolnicza z Bielska-Podlaskiego przyjeżdża oglądać. No bo dla ludzi to jest ciekawe. Zobaczyć krowy niebieskie, bo nigdzie nie ma. Jest niespotykane. No właśnie, tylko z Podlasia, czy też z całej Polski się zdarza, że ktoś na przykład przejazdem jest tutaj? Byli... Czekaj, jakich to są? Z Chorzowa byli, z Warszawy. Z Ameryki nawet ludzie byli. Na poważnie, z Ameryki. W Ameryce oglądają, póki nas tutaj znaleźli. Jeździli, kręcili się w okolicy, ale byli z Ameryki. Panie Gieniu, jak pański biceps? W porządku. Nie narzeka pan, nie odnawia się taką. Nie. W ogóle, w jednym z pierwszych odcinków właśnie pan Gienek żalił się, tak. Był problem przy paczkach chyba, tak? Przy czupach. Tak, oczywiście, przy czupach, paczki, czupki. No i wtedy właśnie pan rozmawiał z lekarką, chyba ze Strabli, tak? Działszer. Zbyszek z panią doktor, tak? No i tam było trochę, było pytanie matrymonialne na temat syna, no jak tam syn? No to, w tych sprawach. To ja powiem tak. Ale nie będę się wypowiadał, bo nie powiem. Uchyl nam rąbkę tajemnicy, Andrzej. Nie powiem, bo ja bym powiedział, bo to może. Bo chcę powiedzieć to co ludzie mówią, no ale ja nie powiem, bo pełna osoba to będzie oglądać i nie powiem. Tutaj właśnie przychodzą wycieczki, żeby obejrzeć rancho. To w internecie będzie. Tam, to ty nie bójcie się tutaj. Nie bójcie się, że tam się to nagrywają, czy co tam, to w internecie. Chodźcie tutaj! No tak trochiliście. No akurat się zbiliśmy. Panowie, jak idzie handel bydłem? Od ostatniego odcinka, jak założyliśmy, jak handlowaliście bydłem, jak od tego czasu idzie to przedsięwzięcie? No mamy obecnie, przyjadę za 2 tygodnie, telewizja przyjedzie i mamy 3 byki na sprzedaż mamy. No i konie, tak? No i konie, dwie kobyłki mamy na sprzedaż i jakoś tam coś się kupi, co skokiem, bokiem jakoś tam, kurczę, czy jakoś poradził sobie. A żonka już 20 lat zostawiła, 4 dzieci poszła wsiną dal, a ja z dziećmi jakoś tam sobie radzę. Ona poszła wsiną dal. No sklopsik, to artysta. Udał się dziadka? Tak. Zawsze. Dziadek, a masz parę złotych do skarbonki? No mówię, no kurwa, kacwerku. I wnuczka, ja ich kąpał w Orlance. No tak, jeszcze wnuczka. No. Jak przeżyć za 1000 zł emerytury rolniczej? Jak przeżyć? Jajko jest swoje, mleko swoje. No, że teraz świniaku mnie dają hodować, no ale jakoś i świniakiem, skokiem, bokiem jakoś tam. Ja byłem co roku 4-5 świniaki, bo rodzina
no, jaka jest rodzina, taka jest. A teraz wymyślili chorobę jakoś tam afrykańską, ich. Wełsi tu nie ma, nic, ślimniaczka nie ma. Jak radzi sobie czarny buchaj duńczyk? Duma gospodarstwa. No, to on był, no cało nas po prostu dwie jalożki bydlowali i wypuściło się do krowy, a nawet w ogóle nie był zainteresowany to krowy. No po prostu tak. Wyszalał się, tak? Wyszalał się przez noc i po prostu mnie samemu było nie fajnie tak ono, ale... A on i dalej jest, w tej chwili stąd ten byczek jest, bo jeszcze nie minął czas na sprzedawanie, bo wiadomo, że nie można hodować powyżej 2,5, znaczy nie można, można, tylko do 2,5 lat to najlepsza cena. I teraz też ceny nie ma, po 7 zł. Powinno być choć 9-10 zł. Ale największą dumą gospodarstwa są z pewnością niebieskie krowy. To się no tak, że tak. Niebieskie krowy, to zainteresowanie. Wczoraj był jeden pan, to proponował, bo miał na samochodzie 3 cielaki za jednego niebieskiego. Ja powiedziałem, że nie, bo na razie nie sprzedaję. Z niebieskich krów słynie firma Milka, może powinniście do was zgłosić. No. Żebyście ich reklamowali. No ale to prawda, bo już tam też piszą, że Milki. I to no, bez żadnego malowania, bo tam to malowanie. No właśnie. Bo mamy, no. Co mamy, to mamy.